Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To jest program Ja, Katolik Ekstra na kanale PCH24 TV. Ze mną, jak zawsze, co dwa tygodnie Paweł Lisicki, tygodnik To Rzeczy, redaktor naczelny. Dzień dobry. Dzień dobry. I Grzegorz Górny, tygodnik Sieci. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Drodzy Państwo, dzisiaj zgodnie z zapowiedzią chcemy rozmawiać o 8. rocznicy wyboru papieża Franciszka na stolicę Piotrową. Natomiast zanim do tego tematu przejdziemy, sprawy bieżące i aktualne. Otóż żyjemy w tej chwili, drodzy Państwo, jako katolicy w Polsce w niepewności, jak wyglądać będą święta Wielkanocy. W zeszłym roku, pamiętamy to wszyscy, święta po raz pierwszy chyba w historii naszego kraju były de facto zakazane, to znaczy był problem z pójściem do kościoła. Do 5 osób był wówczas limit. Mówiliśmy wtedy o zaskoczeniu. Teraz, czy będziemy zaskoczeni, jeżeli minister Niedzielski przedłuży te restrykcje, czy rząd przedłuży restrykcje, nie przedłuży, przełoży te restrykcje z zeszłego roku. Dlaczego o to pytam? Otóż dlatego, że w zeszłym tygodniu w wywiadzie dla Wirtualnej Polski pan minister Niedzielski zapowiedział, że Wielkanoc nie tylko nie będzie taka, jak byśmy sobie życzyli, ale właśnie, że będzie wyglądała tak, jak w roku ubiegłym. Przypomnę, był to limit 25 osób na mszę świętą. Czy panowie sądzą, że po pierwsze do tego dojdzie, a po drugie, czy Polacy będą tych restrykcji przestrzegać? Grzegorz Górny. No, po pierwsze, trudno jeszcze powiedzieć, kiedy do świąt został prawie miesiąc, jak to będzie wyglądało wtedy, choć z drugiej strony można się wielu rzeczy spodziewać, natomiast osobiście nie przypuszczam, aby, jeżeli takie decyzje zostaną podjęte, aby polski Kościół, zarówno hierarchowie, jak i wierni się z tym tak łatwo pogodzili, jak w zeszłym roku. Wtedy jednak jeszcze nie wiadomo było, w jakim kierunku przebiegnie rozwój sytuacji, jak ta pandemia będzie wyglądać. Pamiętajmy, że byliśmy wtedy epatowani tymi obrazami tych ciężarówek wojskowych wywożących ciała z Bergamo, tych buldożerów w Chinach, które masowe groby zasypują i tak dalej. I wydaje się, że wtedy panował o wiele większy strach, była o wiele większa niewiadoma niż jest dziś. I myślę, że po tym poluzowaniu, jakie nastąpiło później, latem i jesienią, moim zdaniem nie jest już możliwy powrót do tego, co było. Natomiast widać, że mówię, jeżeli chodzi o nastawienie ludzi, że nie będzie tak łatwo wepchnąć ich z powrotem do tych ograniczeń, natomiast widać, że w innych krajach w Europie już to następuje, na przykład na Węgrzech od poniedziałku otwarte są tylko sklepy spożywcze i apteki, nie ma mszy w kościołach. Rozmawiałem wczoraj ze swoim znajomym franciszkaninem w Eger, który powiedział, że tam jest zakaz mszy. Podobnie trudna sytuacja pod tym względem jest na przykład w Irlandii czy w innych krajach, więc widać, że te obostrzenia w innych krajach Europy następują, więc przypuszczam, że u nas też jest taki scenariusz dopuszczalny, natomiast jeżeli władze miałyby podjąć taką decyzję, to przypuszczam, że będzie o wiele większy opór zarówno ze strony wiernych, jak i zapewne ze strony hierarchów. Dokładnie tak samo sądzę. Chociażby wnioskowuję to ze stanowiska arcybiskupa Gądeckiego, który bodajże półtorej miesiąca temu poprosił w takim specjalnym liście premiera Morawieckiego o zmniejszenie limitu wiernych, to znaczy, żeby więcej osób mogło wchodzić do kościoła. Kilka tygodni temu znowu powtórzył tą prośbę, prosił o to, żeby to była jedna osoba na 4 metry kwadratowe, a nie na 7 czy na 15. Zbliża się Wielkanoc, a słyszymy z ust rządzących różne zapowiedzi. No właśnie, minister Niedzielski mówi, że Wielkanoc jak w zeszłym roku, a jego zastępca, wiceminister Andrusiewicz, mówi o tym, że święta Wielkiej Nocy będą wyglądały albo tak jak w zeszłym roku Wielkanoc, albo tak jak w zeszłym roku Boże Narodzenie. No jednak te dwa okresy w roku się znacznie różniły. Na Wielkanoc mogło wejść 5 osób do kościoła i część kościoła była w ogóle wtedy pozamykana przez biskupów, jak chociażby w Gliwicach, a w Boże Narodzenie jednak to już był znacznie większy limit. Paweł Lisicki, jak pan sądzi, jak to się rozwinie?
No, bardzo trudno oczywiście przewidywać na miesiąc przed, jak to się ostatecznie rozwinie, bo mam wrażenie, to są takie dosyć sprzeczne sygnały, tak bym powiedział, bo wszystko zależy trochę od tego, na ile poważnie traktujemy zagrożenie związane z obecnym stanem pandemii. Ja osobiście traktuję je, że tak powiem, z bardzo daleko idącym sceptycyzmem. Mam wrażenie, że w znacznie większym stopniu to, z czym mamy do czynienia, jest efektem psychozy, histerii wywołanej z jednej strony w dużym stopniu przez taką medialną kampanię. Po prostu nie można w tej chwili przejść, nie wiem, włączyć stacji radiowej, telewizyjnej bądź internetu, żeby nie dowiedzieć się, ile osób w danym momencie jest zakażonych, ile osób zmarło, przy czym nie podaje się informacji, jaka dokładnie liczba z tych zmarłych, to są ci, którzy zmarli wyłącznie wskutek tej choroby, a jaka wskutek chorób towarzyszących. Nie podaje się żadnego zestawienia i porównania, czy na przykład 2 lata temu liczba osób umierających na grypę w danym okresie była podobna, czy nie była podobna i tak dalej. W dużym stopniu zatem wszystko to jest moim zdaniem efektem pewnej psychozy i psychologii, histerii temu towarzyszącej, a w znacznie mniejszym stopniu, że tak powiem, samego zagrożenia. O tym, że tak jest, najlepiej świadczą same statystyki, liczby. Bo gdyby skuteczna była dotychczasowa polityka prowadzona przez polski rząd, nie tylko polski, bo ja tutaj Polskę traktuję wyłącznie jako element zbiorowego szaleństwa, no to nie dałoby się wytłumaczyć, dlaczego kolejne decyzje wprowadzane przez władze, to znaczy kolejne lockdowny, kolejne maseczki, kolejne ograniczenia, nie przynoszą w efekcie żadnych pozytywnych zmian. Przypomnę jeszcze, że przecież mamy już marzec, od stycznia coraz więcej osób jest zaszczepionych. Można zakładać, że stosunkowo duża liczba osób przeszła tę chorobę w różnych państwach, a mimo to skala, że tak powiem, ograniczeń i nałożonych na nas restrykcji zamiast maleć rośnie. Czyli to by znaczyło, że mamy do czynienia z problemem, jak powiedziałem, no, psychicznym bądź, że tak powiem, dotyczącym samoświadomości w większym stopniu niż realnego zagrożenia w rzeczywistości. No, łatwo znowu zauważyć, nawet polski przykład, zamknięte jedno województwo warmińsko-mazurskie jest już, nie wiem, od miesiąca, liczba przypadków zakażeń wcale nie spada, tak? No więc gdybyśmy się kierowali zdrowym rozsądkiem, to zdrowy rozsądek mówi, jeśli jakieś działanie nie przynosi skutków oczekiwanych, to od niego odstępujemy i je zmieniamy. Tymczasem większość rządów, łącznie z polskim rządem, ale jak mówię, polski rząd nie jest tutaj żadnym pionierem, jest po prostu tym, dostosowuje się do tego, co robią inni, zachowuje się w sposób skrajnie nieracjonalny, to znaczy im więcej wprowadza coraz więcej obostrzeń, coraz więcej ograniczeń, mimo że całe dotychczasowe doświadczenie wskazuje na to, że to nie skutkuje, najbrutalniej rzecz mówiąc. No więc w związku z tym, jeśli ten obraz całości jest prawdziwy, to spodziewam się, że niestety możemy się spodziewać również próby nałożenia dalszych restrykcji, nie dlatego, żeby one były czymś koniecznym i właściwym, tylko dlatego, że tak robią inni. No więc w związku z tym, że tak robią inni, polski rząd będzie musiał zrobić to samo, nie tylko dlatego, że postępuje niemądrze, bo postępuje niemądrze, ale dlatego, że znaleźliśmy się w takiej sytuacji, gdzie opozycja, brak wprowadzenia tych ograniczeń, natychmiast uzna za przejaw ataku na Polaków, igrania z ludzkim losem. No, przypomnę wypowiedź chyba dzisiejszą nawet byłego ministra zdrowia, pana Rumkowicza, który powiedział, że rząd morduje obywateli, prawda? Więc jeśli w ten sposób to wygląda, to znaczy opozycja uważa, że jedyną miarą, jedynym wzorcem postępowania jest maksymalne nakładanie wszelkich możliwych ograniczeń, no to rząd się do tego dostosowuje, będąc, że tak powiem, wciśnięty z jednej strony przez atak medialny, przez tą histerię medialną, z drugiej strony przez opozycję, z trzeciej strony przez różne rozporządzenia europejskie. Więc niestety spodziewam się daleko idących prób ograniczenia naszej swobody, mówię teraz o swobodzie religijnej, również w okresie Wielkanocy. Chciałbym być takim optymistą jak Grzegorz Górny, który mówi, że ludzie tego nie przyjmą i że na pewno tego nie poprą. Chciałbym, żeby tak było, no ale jedyne dostępne nam badania, przynajmniej one może są, nie wiem na ile oczywiście zawsze się może, każde badania można podważać, ale opublikowane chyba 3 tygodnie temu to były badania robione przez Instytut Social Changes dla portalu W Polityce, pokazało, że aż 50% Polaków opowiada się za surowymi karami dla wszystkich tych, którzy dotychczasowych tych przepisów nie przestrzegają. To jest oczywiście absurdalne, ponieważ jak powiedziałem, nieprzestrzeganie przepisów, bo ich przestrzeganie nie ma najmniejszego wpływu na ogólny stan zdrowia, ale Polakom, ponieważ działają w stanie psychozy, wydaje się, że i taki człowiek tak reaguje, no to trzeba zaostrzyć, prawda? Trzeba surowo i jeszcze surowiej i wszystkich tutaj trzymać
za twarz, żeby wszyscy się do tego dostosowali i dlatego aż 50% osób domaga się surowszych przepisów i surowszego ich egzekwowania. Z tych 50%, co jest bardzo ważne, aż 81%, tak wynikało z tych badań, są to zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości i ogólnie prawicy. No, zakładam znowu, że możemy przyjąć, że osoby głosujące na Prawo i Sprawiedliwość jednak są bardziej religijne, o tak bym powiedział, czy bardziej przestrzegają praktyk religijnych niż na przykład zwolennicy Lewicy czy Platformy Obywatelskiej. Myślę, że to jest całkiem zdroworozsądkowe założenie. Czyli to by oznaczało, że w przypadku wprowadzenia tego typu restrykcji, również nałożenia ich na Kościół, można się niestety spodziewać z tym, że duża część ludzi przyjmie je za swoje i będzie się domagało ich respektowania, twierdząc, że w przeciwnym razie tylko będzie się zwiększała liczba zakażonych, chorych i tak dalej, no ponieważ mówię, nie mamy tutaj do czynienia ze zdrowym rozsądkiem i zrozumowaniem, mamy tutaj do czynienia z psychozą. Ostatnia rzecz, no ja też bym chciał, żeby polski episkopat zachował się w tej sprawie bardziej stanowczo i bronił prawa wiernych do normalnego życia religijnego i swojego własnego prawa do autonomii. Mam nadzieję, że tak się stanie, ale znowu, no jakby to powiedzieć, wzorce europejskie nie są specjalnie zachęcające. Dzisiaj przeczytałem informację o tym, że arcybiskup Dublina zakazał księżom udzielania prywatnie komunii świętej. Rzecz dotyczyła, bo Irlandia jest już tam, panuje lockdown bodajże od początku roku, ten lockdown ma trwać do 5 kwietnia, jest to taki bardzo ścisły i surowy lockdown, więc wszystko jest pozamykane i walka z wirusem trwa na całego. W ramach pozamykania, pozamykane są oczywiście praktycznie kościoły, no ale jest kościół, gdzie odprawiana jest msza z bardzo ograniczoną liczbą wiernych, jest transmitowana przez telewizję. I po tej mszy transmitowanej przez telewizję, jak kilkoro wiernych podeszło do księdza, który tę mszę odprawiał, z prośbą o udzielenie im prywatnie, osobno komunii. Ta informacja doszła do uszu arcybiskupa Dublina i on tego księdza i wszystkich innych potępił, twierdząc, że to jest igranie z ludzkim losem i że pierwszą i najważniejszą rzeczą, którą teraz Kościół ma do spełnienia, jest stosowanie się do wszystkich, nawet najbardziej absurdalnych reguł stosowanych przez państwo. No, to jest fakt, prawda? Mam nadzieję, jak mówię, mam nadzieję, że polscy biskupi wykażą tutaj więcej charakteru i zdrowego rozsądku niż irlandzcy biskupi, no ale biorąc pod uwagę, że te wzorce dostosowania i te wzorce podporządkowania są dosyć powszechne, dotyczą nie tylko Irlandii, ale innych państw, jestem dosyć sceptyczny. Zobaczymy. Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku, kiedy polscy biskupi otrząsnęli się po tym pierwszym szoku, w którym wielu z nas było, że oto zamyka się państwo i zamyka się kościoły, arcybiskup Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, wystąpił do premiera z prośbą o to, żeby w tak zwanej nowej normalności, którą wtedy nie tylko Polski, ale w ogóle szefowie rządów na całym świecie zapowiadali, nie zabrakło wolności do chodzenia na mszę świętą. Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej imienia księdza Piotra Skargi, czyli świeccy, poparli wówczas ten apel księdza arcybiskupa i rzeczywiście rząd zezwolił na to. Stowarzyszenie poparło, organizując petycję, którą podpisało wtedy ponad 50 tysięcy osób. Mam nadzieję, że i teraz, kiedy Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej imienia księdza Piotra Skargi organizuje nową petycję, właśnie zamierzającą jakby wyjść naprzeciw tym zapowiedziom ministra Niedzielskiego i jego zastępcy. Na stronie mychcemyboga.pl zbierzemy tyle samo podpisów. Drodzy Państwo, na stronie mychcemyboga.pl mogą Państwo już dzisiaj apelować do ministra Niedzielskiego i do premiera Morawieckiego o to, aby nie zamykać kościołów na Wielkanoc, o to, aby nie iść tą modą, o której mówili moi przedmówcy, a Państwa goście. Przechodzimy, Szanowni Państwo, do tematu papieża Franciszka, ale jeszcze zanim podsumujemy te 8 lat, czy spróbujemy je podsumować, bo w kilkadziesiąt minut przecież 8 lat nie da się podsumować, to zapytam panów o wizytę Ojca Świętego w Iraku. Otóż mimo pandemii, mimo tego, że spotkania dyplomatyczne na szczycie tak wysokim jak głowy państw się nie odbywają, odbyła się pielgrzymka papieża do Iraku, wydaje się więc, że musiała być to bardzo ważna sprawa, przynajmniej dla Ojca Świętego. Jak tę sprawę komentuje Grzegorz Górny? No myślę, że chyba takim najważniejszym skutkiem tej pielgrzymki będzie danie nadziei tym chrześcijanom, którzy pozostali w Iraku, którzy podlegali bądź podlegają nadal różnorodnym prześladowaniom, szykanom, represjom, bo przypomnijmy,
że w 2003 roku, kiedy zaczynał się tam konflikt, przed inwazją jeszcze amerykańską, mieszkało tam około 1,5 miliona chrześcijan. Dzisiaj szacunki są różne, ale mówi się, że około 150 tysięcy, a więc 10% tego, co przedtem, a więc 90% chrześcijan uciekło ze swoich domostw. I oczywiście jest to sytuacja dramatyczna, bo większość z nich już na pewno nie powróci do swojej ojczyzny. Oni się też żalą, że zostali przez świat opuszczeni, zapomniani, że nikt się o nich nie upomina. I być może ta wizyta pozwoli ponownie zwrócić na nich oczy całego świata. Ale moją uwagę jeszcze podczas tej pielgrzymki zwrócił jeden ciekawy aspekt, że tam pojawiły się takie głosy miejscowych chrześcijan, którzy z takim pewnym rozrzewnieniem, sentymentem wspominali czasy Saddama Husajna. Że to był okres, kiedy oni się cieszyli pewną wolnością religijną, kiedy panowała religijna tolerancja w Iraku i kiedy mogli swobodnie praktykować swoją wiarę, mało tego, że żyli w zgodzie z sąsiadami. I teraz podobne też głosy dochodzą na przykład z Egiptu, gdzie w tej chwili władza prezydenta generała Assisiego zezwoliła na zatrudnianie muzułmanów przy budowie chrześcijańskich kościołów, bo do tej pory tam obowiązywał zakaz, aby muzułmanie mogli uczestniczyć w budowie, odbudowie bądź renowacji chrześcijańskich kościołów. I co ciekawe, ci egipscy chrześcijanie też mówili, że o wiele więcej mieli wolności religijnej w czasach dyktatury Mubaraka niż później, kiedy nastała demokracja i nastąpiły po arabskiej wiośnie rządy Bractwa Muzułmańskiego i prezydenta Mursiego. Więc mamy do czynienia tutaj z pewnym takim, z naszego europejskiego punktu widzenia, być może paradoksem, że nam się wydaje, że system demokratyczny jest najdoskonalszy, a tymczasem okazuje się, że ci chrześcijanie w tych krajach Bliskiego Wschodu właśnie twierdzą, że próby zaprowadzenia tam demokracji kończą się dla nich tragicznie. I że oni na przykład stają dzisiaj bardziej po stronie prezydenta Asada w Syrii, niż po stronie jego przeciwników. I widać, że ten sam scenariusz powtarza się w Libii, Iraku, Egipcie, Syrii, że ta mniejszość chrześcijańska jako gwaranta swoich praw i wolności widzi tych przywódców autorytarnych, tych dyktatorów, których Zachód najchętniej by chciał obalić. Więc to jest taki paradoks, ale warto uwzględnić ten punkt widzenia, bo Zachód patrzy takimi europocentrycznymi, przez europocentryczne okulary na sytuację na Bliskim Wschodzie, a ona zupełnie inaczej wygląda stamtąd niż z naszej perspektywy. Obawiam się tylko, że mogą za chwilę chrześcijanie po takich właśnie wypowiedziach, czy po takich stanowiskach, ogłoszeniu, mogą być pojmowani jako ci, którzy promują na świecie rozwiązania antydemokratyczne, bo przecież wszystko można w dzisiejszym świecie przeciwko chrześcijanom obrócić, nawet przeciwko tym chrześcijanom, którzy są prześladowani. Ja swoją drogą kiedyś proponowałem i nadal proponuję też panom, jako ludziom mediów, żebyśmy od czasu do czasu używali w swoich publikacjach słowa negacjoniści prześladowania chrześcijan, bo przecież tacy na świecie są i również u nas w Polsce po lewej stronie. Panie Pawle, zwracam się teraz do Pawła Lisickiego. Jak pan ocenia tę pielgrzymkę papieża Franciszka? Dlaczego w ogóle do niej doszło w takiej sytuacji? Dlaczego nie została odwołana jak inne pielgrzymki? I czy zaskoczyło pana ryt, w którym papież Franciszek odprawiał tam mszę świętą?
Znaczy, powiem tak, po pierwsze bardzo dobrze, że w czasie pielgrzymki nie doszło do żadnych, ani do zamachu, ani do żadnych innych rzeczy, których się wszyscy obawiali, że może do nich dojść. To jest, mam wrażenie, jej bardzo duży sukces. O tym, czy jak ją komentować, to chyba też najlepiej świadczy wypowiedź Grzegorza Górnego, który omawiając tę pielgrzymkę, w zasadzie omawiał rzeczy nie ściśle związane z wypowiedziami Ojca Świętego, ponieważ bardzo trudno właściwie zapamiętać było jakąś wypowiedź, która by, że tak powiem, utkwiła w naszej pamięci, poza oczywiście słusznymi ogólnymi sprawami mówiącymi o tym, że potrzebny jest pokój światowy i w ogóle pokój na świecie, wzajemna tolerancja i że nie wolno ze sobą toczyć wojen. To są rzeczy, które, bym powiedział, no, wszędzie się objawiają. Szczerze mówiąc, żadna inna wypowiedź ani żadne inne stwierdzenie nie utkwiło w mojej pamięci i szczerze mówiąc nie mam wrażenia, żeby gdziekolwiek utkwiło, ponieważ nigdzie nie widziałem komentarzy odnoszących się do faktycznie jakichś słów, no bo cała reszta komentarzy to jest taka, jak my to robimy, czyli opisujemy sytuację, mówimy o tym, jak było trudno, czy jak jest ciężko i czego ci chrześcijanie potrzebują, dlaczego są prześladowani. Natomiast bardzo mało ma to wspólnego z samym głosem obecnego papieża. Przypomnę, że miał być przygotowany dokument podpisany wspólnie przez papieża i przedstawicieli szyitów irackich, jeśli się nie mylę, no ale z tego dokumentu nic nie wyszło. On miał mieć rangę taką, jak słynny dokument podpisany w Abu Zabi. Nie wiem, dlaczego z niego nic nie wyszło i kto ostatecznie się z tego wycofał. Tak czy inaczej, żaden znaczący w tym sensie nowy gest, nowy ruch nie powstał. Jeszcze jedna uwaga do tego, co mówił Grzegorz Górny, bo Grzegorz Górny mówił o europocentryzmie. No przypomnę, że inwazja na Irak i ta polityka bliskowschodnia nie jest prowadzona przez Europę, tylko przez Stany Zjednoczone. Jeśli gdzieś widzę, no przecież inwazja na Irak była inwazją amerykańską, gdzie przy użyciu oczywiście, czy przy współpracy Brytyjczyków i niektórych innych sojuszników, ale to jednak Amerykanie byli tymi, którzy to przeprowadzili, ściśle mówiąc, amerykańscy neokonserwatyści. Ja zresztą muszę powiedzieć, że bardzo całkowicie zmieniłem swoje zdanie na ten temat, bo wtedy, kiedy do tego dochodziło, rok 2003, wydawało mi się, że uzasadnienie dla tej inwazji, a tym uzasadnieniem była rzekoma obecność broni biologicznej, broni masowego rażenia i zabijania, którą broni ludobójczej, którą rzekomo dysponował Saddam Hussein, wydawała mi się rzeczą nie tylko, że wystarczającą, żeby taką inwazję przeprowadzić, no ale też ze wszechmiar słuszną. No, okazało się po pewnym czasie, że żadnej takiej broni nie znaleziono, że to, co pokazywano nam, słynna konferencja Queena Powella, który przedstawiał, nawet na mapie pokazywał, gdzie dokładnie ta broń się znajduje, że wszystko była hucpa, no to znaczy niczego, po prostu krótko mówiąc, światowa opinia została publiczna, została przez Amerykanów oszukana. Teraz jest oczywiście pytanie, czy została oszukana tylko dlatego, bo że mieliśmy od samego początku do czynienia z tego typu próbą działalności, czy też, nie wiem, część wojskowych oszukała innych wojskowych, no tak czy inaczej, efektem całego tego działania jest zniszczenie tego porządku, który na Bliskim Wschodzie panował i który dla chrześcijan tam mieszkających był tak naprawdę jakąś formą zabezpieczenia, ponieważ te reżimy przy wszystkich swoich wadach stanowiły pewnego rodzaju, były zaporą przed radykalnym islamizmem, który się tam, że tak powiem, odbudował w miarę, w momencie, kiedy te systemy autorytarne upadły. To doskonale właśnie widać było w Iraku, w Syrii, w Egipcie, wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia, czy mieliśmy do czynienia z tym autorytarnym reżimem, tam prawa mniejszości, a chrześcijanie tam wszędzie są w mniejszości, były chronione. No niestety Amerykanie to zburzyli, w efekcie fala, tak zwana fala demokratyczna wyniosła właśnie do władzy i zwiększyła wpływy islamistów, muzułmanów, co wiąże się z ucieczką chrześcijan z tych miejsc. Jeszcze na początku XX wieku liczba chrześcijan na Bliskim Wschodzie wynosiła około 20%, w tej chwili jest to około 1-2%. Jedynym właściwie wyjątkiem, gdzie tych chrześcijan jest jeszcze całkiem sporo, to jest Egipt, prawda? To są Koptowie. To jest w zasadzie jedyna licząca się chrześcijańska mniejszość, też znajdująca się w sytuacji takiej coraz cięższej, coraz trudniejszej, i tak dalej. No, wracając do samej wizyty, to o czym my tutaj mówimy, nie mam wrażenia, żeby wybrzmiało. Mam wrażenie, że też bardzo mocny nacisk był kładziony przez papieża nie tyle na prześladowanych chrześcijan i na walkę z negacjonistami, ile raczej właśnie na ciągłe podkreślanie tego, że żadna religia nie może się kierować przemocą, żadna religia nie może się popierać wojny.
No, na pewnym poziomie to jest słuszne, a na pewnym poziomie jest to dziwne, ponieważ islam w dużej mierze oparty jest właśnie na zaleceniach prowadzenia wojny z niewiernymi, na poszerzaniu zakresu świata muzułmańskiego. Więc takie jest moje zdanie w tej sprawie. Bardzo dziękuję. I teraz chciałbym, żebyśmy przenieśli się w przeszłość. Nie mam jeszcze wehikułu czasu, ale mogę panów poprosić o to, żebyśmy spróbowali wspomnieć 13 marca sprzed 8 lat i podzielę się na początek swoim wspomnieniem. Otóż oczywiście, jako że istniał już portal pch24.pl i jeden z kolegów pełnił popołudniowy dyżur, był biały dym, więc wszyscy przyjechaliśmy do redakcji, żeby opracować to wydarzenie epokowe medialnie, i na loddzie Bazyliki Świętego Piotra wyszedł papież Franciszek. I w tych pierwszych swoich słowach, oprócz przesłynnego już dobry wieczór, powiedział, że kardynałowie wezwali nowego papieża z końca świata. Już nie z dalekiego kraju, jak Jan Paweł II się przedstawił, ale z końca świata. I jeden z naszych kolegów, redaktorów, pisząc szybki news, napisał news pod tytułem "Papież z końca świata", tylko popełnił literówkę, nie dał literki Z. Papież końca świata. Taki mieliśmy przez chwilę u nas tytuł. Oczywiście szybko go zmieniliśmy. Szukaliśmy wówczas komentatorów, którzy mogliby cokolwiek o Jorge Maria Bergoglio powiedzieć, ponieważ sami nie znaliśmy tego kardynała ani jego argentyńskich dokonań. Oczywiście wtedy szybki research za pomocą Google'a się odbywał, ale zadzwoniliśmy też do kilku specjalistów do spraw życia Kościoła, między innymi do pana profesora Jacka Bartyzela. I wtedy pan profesor powiedział słowa, których ja wtedy nie do końca zrozumiałem. Dziś po 8 latach je rozumiem, myślę, znacznie lepiej. On użył wtedy sformułowania takiego. Wybór kardynała Bergoglio na stolicę Piotrową jest początkiem nowego eonu chrześcijaństwa. Mówiąc szczerze, ja wtedy nie wiedziałem nawet, co znaczy słowo eon, więc szybko sprawdziłem, że eon to coś znacznie więcej niż epoka. To taki bardzo długi okres i jego rozpoczęcia zawsze się zaczynają od czegoś przełomowego. Czy panowie dzisiaj po 8 latach, po pierwsze, zgodziliby się z tym wtedy wypowiedzianym przez profesora Bartyzela sformułowaniem, a po drugie, jak panowie przyjęli wtedy ten wybór i czego oczekiwali po kardynale z Buenos Aires, Grzegorz Górny? Ja myślę, że twierdzenie, że zaczyna się nowy eon, jest jednak przesadne. Z pewnością jest to nowa epoka, nowy rozdział, nowy etap w dziejach Kościoła. Papież z półkuli zachodniej. Natomiast jeżeli chodzi o to, co ten pontyfikat nowego przyniósł, to pewnie moglibyśmy temu poświęcić wiele programów. Każdy z nich trwałby też po wiele godzin, bo Kościół się niezwykle zmienił w czasie tego okresu, tych 8 lat. Natomiast chciałbym się skoncentrować na jednej sprawie, mianowicie Franciszek w takim swoim programowym dokumencie tego pontyfikatu, czyli adhortacji Ewangelii Gaudium z 2013 roku, napisał, że Kościołowi potrzebna jest decentralizacja, że potrzebny jest nowy model funkcjonowania Kościoła we współczesnym świecie, że ten dotychczasowy, czyli scentralizowany, jest nieadekwatny do dzisiejszej rzeczywistości. W związku z tym on proponuje coś, co nazywa błogosławioną decentralizacją. Jednym z wyrazów tej decentralizacji ma być między innymi synodalizacja, i z tym wiąże się przekazywanie coraz większej liczby kompetencji w dół, z papiestwa w dół, przy czym mowa jest także o kompetencjach doktrynalnych. I tutaj w związku z tym pojawia się pytanie, czy wtedy można jeszcze mówić o powszechności, jedności spójnej nauki kościelnej, jeżeli okaże się, że autorytet doktrynalny zostanie przekazany na przykład biskupom czy episkopatom, ale już widzimy, że z tego zaproszenia korzystają poszczególne kościoły lokalne, przede wszystkim episkopat niemiecki.
i rozpoczęta w Niemczech tak zwana droga synodalna jest tego przykładem i w tej chwili widać, że ona wywołuje już zaniepokojenie nawet w Watykanie, że płyną stamtąd takie głosy niezadowolenia, ostrzeżenia pod adresem episkopatu niemieckiego, ale jak powiedział nowy przewodniczący episkopatu Niemiec, biskup Bötzing, my nie zejdziemy z kursu, jesteśmy na tym kursie i z niego nie zejdziemy. To trochę przypomina te słowa Lutra, tu stoję i stać będę, więc widać, że ta niemiecka droga synodalna odchodzi coraz dalej od tego, co jest, co mamy w nauczaniu Kościoła dotyczącym chociażby moralności seksualnej. Bo może tak w skrócie przypomnijmy, że tam chodzi na przykład o zrewidowanie stosunku Kościoła do aktów homoseksualnych, o dopuszczenie kobiet do sakramentu kapłaństwa, o zniesienie celibatu księży, o dopuszczenie do komunii protestantów i tak dalej, i tak dalej. Tych postulatów jest znacznie, znacznie więcej, ale widać, że ten proces uruchomiony w niemieckim kościele jest rezultatem przejęcia się tym hasłem decentralizacji, synodalizacji, że odebrano to jako przyzwolenie, jako zielone światło do daleko idących zmian. I teraz jest pytanie, czy jeżeli niemiecki episkopat dalej będzie kontynuował ten swój kurs, a widać, że jest zdecydowany, aby to robić, to jaka będzie w tym momencie reakcja Watykanu? Czy okaże się, że jednak ta decentralizacja, synodalizacja ma swoje granice, czy też właściwie tutaj nie można stawiać żadnej tam tym żądaniom, postulatom kościołów lokalnych? I myślę, że to się już wkrótce rozstrzygnie, dlatego że Niemcy zapowiadają, że przedstawią wyniki tych swoich prac, nie oglądając się na Watykan. Oni zresztą często powtarzają, że my nie jesteśmy żadną filią Rzymu, mamy prawo do wyrażania swojego głosu. No i właściwie teraz, myślę, że w tym roku się to powinno rozstrzygnąć, jak zareaguje Watykan na to stanowisko Niemiec. No jeżeli decentralizacja, to rzeczywiście po co mają się oglądać Niemcy na centrum? Panie Pawle, zwracam się do Pawła Lisickiego. Czy pan zgadza się z tą tezą o nowym eonie chrześcijaństwa? Czy to jest rzeczywiście, tak jak mówi Grzegorz Górny, tylko początek nowej epoki? No to jest oczywiście troszeczkę takie talmudyczne rozważanie, czy eon, czy epoka, czy jakaś cezura, czy nowy wiek, no, ale rzecz chyba nie w tym słowie. Na pewno mamy, myślę, przekonanie, że razem z papieżem Franciszkiem mamy do czynienia jednak z czymś całkiem nowym i innym, mimo wszystko, niż to, co było przed nim. Ja wprawdzie uważam, że w przypadku papieża Franciszka mamy tylko do czynienia z radykalizacją już wcześniej istniejących błędów, tendencji, które w Kościele się niestety, że tak powiem, zagnieździły. Sądziłem, tak patrząc na to z tej perspektywy, że w pewnej mierze sądzę, że bardzo dobrze opisał to główne zagrożenie, to nie znaczy, że właściwie temu przeciwdziałał, ale przynajmniej opisał. Benedykt XVI w swoim pierwszym wystąpieniu w grudniu 2005 roku, kiedy powiedział o tym, że Kościół jest rozrywany przez coś, co on nazwał hermeneutyką zerwania. Znaczy, krótko mówiąc, głównym wyzwaniem, głównym kryzysem, czy głównym źródłem kryzysu współczesnego Kościoła katolickiego jest zerwanie, czyli poczucie nieciągłości między współczesnymi katolikami, a katolikami, czy pokoleniami katolików, które żyły wcześniej. Dotyczyło to zarówno liturgii, jak i nauki, jak i kwestii doktrynalnych, a tym punktem, którym do tego zerwania doszło, był okres Soboru Watykańskiego II. Przy czym, zdaniem Benedykta, sam w sobie Sobór nie stanowił zerwania, a jedynie jego interpretacja. Ja uważam inaczej, ale mniejsza z tym. Ważne, że dobrze, myślę, to zostało opisane, czyli ta choroba to jest choroba zerwania i nieciągłości.
I w związku z tym Benedykt XVI próbował, przynajmniej w niektórych aspektach, te elementy nieciągłości, jakby to powiedzieć, przywrócić ciągłość. No, przywróceniem ciągłości było chociażby Summorum Pontificum, czyli prawo do odprawiania mszy trydenckiej przez każdego księdza. Podkreślenie ciągłości i, jakby to powiedzieć, jednolitości tego rytu, który wprowadził Paweł VI i tradycyjnego rytu mszy świętej. Pewne aspekty, nazwijmy to, dotyczące pewnych gestów, zachowań, częstsze odwoływanie się do papieży przedsoborowych, nauki przedsoborowej. To wszystko moim zdaniem w czasie Benedykta XVI miało służyć zaznaczeniu tego elementu, przeciwdziałaniu tej choroby nieciągłości, tak? Jeśli tak można to najkrócej powiedzieć. No i potem przyszedł moment, kiedy Benedykt XVI abdykował, sam akt abdykacji będąc radykalnym zerwaniem z całą wcześniejszą właśnie opowieścią, pojawił się papież Franciszek i teraz z czym mamy do czynienia? No, jeśli Benedykt XVI właściwie zdefiniował tę chorobę katolicyzmu, czyli nieciągłość, no to można powiedzieć, że wszystko, co robił Franciszek w ciągu tych ostatnich 8 lat, było pogłębieniem tej choroby, no bo kolejne gesty, które wykonywał i kolejny sposób jego myślenia, sposób jego mówienia i dokumenty, które wydawał, nie tylko, że nie próbowały wskazywać na to, że trzeba przezwyciężyć nieciągłość, tylko jeszcze, że tak powiem, ją rozszerzały, pogłębiały, no, że tak powiem, programowo mówił o potrzebie chaosu, prawda? Programowo mówił o potrzebie całkowicie inności, tak? Mówił o zagadkach Ducha Świętego, które mu się objawiają. No, tak jakby, mam wrażenie, można było odnieść wrażenie, jakby celowo ten sposób opisu kryzysu Kościoła, który pokazywał Benedykt XVI, został odrzucony, a w to miejsce została wprowadzona, jakby to powiedzieć, celowo, świadomie i głośno hermeneutyka nieciągłości. Słynna sprawa dotycząca zmiany w nauce dotyczącej kary śmierci, prawda? Amoris Laetitia, jako ewidentny przykład przecież zerwania dotychczasowego rozumienia etyki seksualnej przez Kościół. No to, o czym tutaj wspomina Grzegorz Górny, mówi o tym oczywiście jako o akcie Kościoła niemieckiego, ale to niestety nie jest tylko przykład biskupów niemieckich, którzy sami z siebie coś tam wymyślili. Przypomnę, że na przykład obecnie trwająca akcja Bóg jest po waszej stronie, czyli po stronie ludzi LGBT, toczy się w Stanach Zjednoczonych. W akcji tej uczestniczy jeden kardynał, kardynał Tobin, dwóch arcybiskupów i 6 biskupów, prawda? I liczba rośnie. To znaczy, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju nowym procesem, znacznie szerszym i nie tylko dotyczącym Niemiec, ale wielu innych państw, częściowo katolickich, częściowo nie, ale w oczywisty sposób co najmniej tolerowanym, a moim zdaniem po prostu wspieranym przez papieża Franciszka, który no tak jakby, że tak powiem, czerpał pewnego rodzaju radość z faktu, że dochodzi do czegoś nowego, zaskakującego, innego i że wszystko jest właśnie takie nie wiadomo jakie. No, poszczególne decyzje, to, że sekretarzem synodu biskupów została kobieta, prawda? A toczy się debata przecież na temat kobiet jako diakonów, czy kobiet jako księży, na co napierają liberałowie i postępowcy w Kościele. Całkowita niespójność moim zdaniem tych opowieści o tym, że Kościół ma być zdecentralizowany i faktycznych decyzji. Faktyczne decyzje sprawiają, że władza coraz mocniej przesuwa się w ręce papieża Franciszka. Nawet czytałem bardzo ciekawą analizę, która mówi o tym, że zapewne papież Franciszek doprowadzi do tego, że będzie 130 kardynałów, teoretycznie ma być ich 120, co jeszcze bardziej wzmocni w oczywisty sposób jego pozycję w stosunku do kolegium kardynalskiego. Czyli deklaracja mówiąca o tym, że tak powiem, mamy do czynienia z decentralizacją, jest tylko zasłoną dymną, która służy tak naprawdę przyjęciu coraz większej kontroli nad Kościołem ze strony Watykanu. No, mam wrażenie, bo mogliśmy to obserwować w Chile, gdzie nagle z dnia na dzień wszyscy biskupi musieli ustąpić, albo w innych przypadkach odwoływania biskupów czy arcybiskupów, że pozycja biskupa w dzisiejszym Kościele, czy pozycja arcybiskupa nigdy nie była tak słaba jak obecnie. Krótko mówiąc, w moich oczach, jak widzę, jak łatwo usuwa się czy zmienia się hierarchów w różnych miejscach na tak masową skalę, trochę mi przypomina działanie premiera i jego ministrów. No tak samo, prawda, mamy rząd, premier mówi to, minister się nie zgadza, do widzenia, następuje zmiana. To znaczy ten element nieciągłości i osłabienia pozycji biskupa na przykład jest moim zdaniem rzeczą oczywistą, którą tutaj widzimy. W sensie ideologicznym powiedziałbym tak, zgadzam się z tymi, którzy mówią o pewnego rodzaju takim peronizmie, który został wprowadzony przez, czy takim populizmie południowoamerykańskim, który reprezentuje papież Franciszek. Całkowite i właściwie niezauważanie tego, co jest w tej chwili moim zdaniem największym zagrożeniem dla Kościoła, a tym zagrożeniem jest
agresywna, silna ideologia LGBTQ i plus liderki, możemy sobie prawda tutaj dodawać, czy ideologia genderowa, praktycznie to pojawia się absolutnie gdzieś tam na marginesie wypowiedzi papieża Franciszka. Zagrożeniem jest coraz większa tolerancja dla aborcjonizmu. Pojawia się owszem, ale gdzieś też na marginesie. A na pierwszym punkcie mamy walkę rzekomo z nierównością ubóstwa, walkę z podnoszeniem się, nie wiem, poziomu mórz i oceanów, globalnym ociepleniem. No, krótko mówiąc, kompletnie nie te sprawy, które są dla Kościoła i dla katolików istotne. Więc mam do czynienia, że gdybym ja miał najkrócej podsumować ten pontyfikat dotychczas, no to byłoby taka powolne przekształcenie, powiedziałbym tak, że mamy do czynienia z powolnym przekształcaniem urzędu nauczycielskiego i papiestwa w coraz silniej w jakąś filię Narodów Zjednoczonych albo w to jakąś filię ONZ-u. Język jest upodobniony, tematy są takie same, zachowania są takie same, najważniejsze sprawy są takie same, walka z fundamentalizmem, walka z fanatyzmem, walka o pokój, walka z globalnym ociepleniem, walka z niesprawiedliwością. No to co to ma wspólnego, że tak powiem, z tym, do czego Kościół został tak naprawdę powołany. Jeszcze jedną rzecz powiem, bo chodzi o początek. Ja pamiętam, byłem wtedy chyba pierwszy raz, kiedy tak zobaczyłem i się tak może czy usłyszałem w akcji papieża Franciszka, bo to był jego pierwszy anioł pański, tuż po wyborze. Byłem wtedy akurat w studiu TVN24, gdzie brałem udział w programie Loża Prasowa i akurat, co rzadko się oczywiście zdarza, TVN24 w czasie tego programu, ponieważ to był pierwszy anioł pański z udziałem papieża Franciszka, no postanowił go relacjonować, pokazać na żywo, tak? I pamiętam ten fragment wypowiedzi, kiedy papież Franciszek zaczął mówić o tym, jak wielkie znaczenie dla niego miał Walter Kasper, że właśnie przeczytał jego książkę o miłosierdziu i że to jest w ogóle najważniejszy teolog współczesności, człowiek, do którego trzeba czytać, do którego się trzeba odwoływać, że to jest właściwie wzorzec teologiczny dla współczesnego świata. I pamiętam, bo byłem wtedy w studiu, kiedy usłyszałem, że Walter Kasper ma być głównym autorytetem dla współczesnych katolików i to jest nasze główne w tej chwili wyzwanie, to myślałem z przerażeniem, o Boże, to znaczy już gorzej nie można, tak? To znaczy Walter Kasper, który w moich oczach przynajmniej jest jednym z głównych heretyków współczesnych, nagle stawiany jest nam za wzór, wzorzec do naśladowania, ma być głównym doradcą, myślicielem, teologiem i tym, za którym katolicy mają podążać. Pomyślałem, no już naprawdę jest jakiś dopust Boży i chyba nic gorszego katolików nie może spotkać niż papież, który wzywa do, czy pokazuje jako wzorzec myśli Waltera Kaspera. No, to mówię o swoich pierwszych wrażeniach, a się może nie pierwszych, drugich wrażeniach, bo to było tuż na początku tego pontyfikatu. No oczywiście. Jakiś czas temu, bodajże 2 tygodnie temu, odnosząc się teraz do tego, co mówi Paweł Wisicki, chcę to skomentować, pan Tomasz Terlikowski napisał bodajże na łamach Teologii Politycznej co tydzień tekst pod tytułem Koniec ultramontanizmu. Czy panowie nie mają wrażenia, że jest wręcz odwrotnie, oczywiście, mówię, że mamy do czynienia z radykalnym powrotem ultramontanizmu, ale właśnie wśród osób, które do tej pory, czyli przez 200 lat istnienia tej idei, bardzo mocno negowały jej sens i potrzebę, to znaczy przez te środowiska, które do tej pory to negowały, a więc środowiska jak najbardziej progresistowskie, postępowe, modernistyczne. I czy wejście na tron Piotrowy papieża Franciszka nie zmieniło idei papolatrii, z którą mieliśmy do czynienia w Polsce podczas pontyfikatu Jana Pawła II i potem z całą pewnością, nie sprawiło, że ta idea stała się ideą lewicy na całym świecie. Panie Grzegorzu. Można powiedzieć, że rzeczywiście mamy do czynienia z pewnym powrotem ultramontanizmu, ale w nieco innych szatach, że dzisiaj jest to bardziej taki liberalny ultramontanizm. Zresztą są takie też wypowiedzi niektórych zwolenników Franciszka, którzy piszą, że podstawowym źródłem nauki, wiedzy, prawa w Kościele powinno być nauczanie papieża, przed którym powinna ustąpić też tradycja Kościoła. I to jest wyrażane teraz wprost. I tutaj chciałbym zwrócić też uwagę, nawiązując do tego, co Paweł Lisicki wspominał o kardynale Kasperze,
że jest zastanawiające, że w ciągu tych 8 lat pontyfikatu tylko raz został zwołany konsystorz. A właściwie konsystorz to jest takie jedyne miejsce, jedyny czas, kiedy kardynałowie mogą się spotkać razem ze sobą, poznać się, może nastąpić jakaś wymiana myśli, poglądów, bo tego nie ma w żadnym innym momencie, bo na synodach to też nie wszyscy kardynałowie są zapraszani, są też biskupi, świeccy, towarzystwo mieszane. Natomiast jedynym takim momentem, kiedy rzeczywiście wszyscy kardynałowie mogą się spotkać sami, w zamkniętym gronie jest konsystorz. I wcześniej konsystorze były za poprzednich pontyfikatów dosyć często, w miarę regularnie zwoływane. Niekiedy one były zwoływane przy okazji nowych kreacji kardynalskich albo przed synodami. I ostatni taki konsystorz został zwołany w lutym 2014 roku i właśnie tam przemówił kardynał Kasper. On miał takie główne przemówienie, które miało wprowadzać do synodu biskupów do spraw rodziny i one było poświęcone wtedy kwestii dopuszczania do komunii osób rozwiedzionych i pozostających w relacjach seksualnych w ponownych związkach. Kardynał Kasper oczywiście zdecydowanie opowiedział się za takim rozwiązaniem i wtedy do prasy wyciekły, ponieważ jak mówię, to było zamknięte posiedzenie, ale do prasy wyciekło bardzo wiele relacji pochodzących z ust zresztą poszczególnych kardynałów. I tak jak opisywał to kardynał Ruini, 85% kardynałów było przeciwnych propozycjom Kaspera. I tam się pojawiły takie nazwiska jak kardynała Millera, kardynała Pella, wielu kardynała Scoli, kardynała Re, wielu innych. I to był ostatni konsystorz, jaki został zwołany za tego pontyfikatu. I można też zapytać wobec tego, jak wygląda rola kardynałów dzisiaj, bo Paweł Lisicki mówił o osłabieniu roli biskupów, ale widzimy, że mamy też osłabienie roli kurii, że najważniejsze decyzje, które dotyczą kształtu samej kurii, są podejmowane w takim wąskim gronie zaufanych kardynałów, których Franciszek powołał do takiego zespołu, on się nazywał G9, potem G8 czy G7, bo ci kardynałowie się tam wykruszali. Nie są te decyzje podejmowane też w pałacu papieskim, tylko w domu świętej Marty, czyli de facto domu pielgrzyma. Zauważmy, że jest też marginalizowana ta właśnie rola konsystorzy, czyli kardynałów, którzy nie mają de facto możliwości, żeby się spotkać. Ja pamiętam, że jak zbierałem materiały do tekstu o konklawę w 1978 roku, to okazało się, że Karol Wojtyła nie znał osobiście tylko 4 kardynałów spośród tej ponad setki. Wszystkich pozostałych znał osobiście i generalnie ci kardynałowie się mogli spotykać osobiście, ponieważ właśnie były konsystorze. Teraz, jeżeli mamy ponad już 60% kardynałów z kreacji Franciszka, to okazuje się, że większość z nich siebie nie zna i nie ma nawet okazji siebie poznać, ponieważ nie ma konsystorzy. Więc to też jest pytanie, jak ma wyglądać to przyszłe konklawę, jak mają wyglądać stosunki wewnątrz kolegium kardynalskiego, jeżeli ci purpuraci siebie wzajemnie nie znają, jeżeli takiej okazji nie mają, bo się takiej okazji nie stwarza. I to jest jakby kolejne pytanie, już nie tylko o biskupów, ale właśnie o kardynałów i szerzej o kurię.
Tym bardziej, że czekamy na dokument dotyczący reformy kurii. On już z przecieków wynikało, że już dawno został przygotowany, ale nie został ogłoszony. Widocznie tam będą wprowadzane jakieś zmiany. Więc to a propos tej roli jeszcze hierarchów w okresie współczesnego pontyfikatu. No cóż, jeżeli konklawe byłoby organizowane w trakcie pandemii albo obostrzeń okołopandemicznych podczas tej czy następnej pandemii, które już są zapowiadane, to może się odbędzie przez Skype'a na przykład. Ja, tak jak my w tej chwili rozmawiamy, wszystko jest możliwe, w końcu Kościół jest bardzo nowoczesny. A odnosząc się jeszcze do tego, o czym powiedział redaktor Grzegorz Górny, to jest rzeczywiście bardzo ciekawe, że ani o papieżu Benedykcie XVI, którego nazywano pancernym kardynałem, ani o Janie Pawle II, którego media atakowały za swoją stanowczość i skrupulatność w sprawach moralnych, chociażby etyki seksualnej i dopuszczalności prezerwatyw, ani o papieżu Pawle VI, który przecież no, przeorganizował cały Kościół jako papież Soboru, ani o Janie 23, który to Sobór zwołał, ani o Piusie XII, który jest nazywany przez wrogów Kościoła papieżem Hitlera, ani o żadnym z poprzednich papieży XX wieku, którzy stali na straży odwiecznych tradycji, nikt nie napisał książki pod tytułem Papież Dyktator. To jest taka ciekawostka, która po pierwsze pokazuje rozwój rynku mediów, rzecz jasna, a po drugie być może i rozwój papiestwa. Panie Pawle, mam do Pana pytanie jeszcze dotyczące podróży papieża Franciszka. Pan powiedział w kontekście Iraku, że tam niewiele wartych zacytowania czy skomentowania słów padło, jak to podczas wielu pielgrzymek papieża Franciszka, ale mam takie pytanie, które mnie nurtuje od dawna. Otóż za pontyfikatu Jana Pawła II mieliśmy kilka pielgrzymek do Polski. Za pontyfikatu Benedykta XVI papież odwiedził Niemcy i o tym też bardzo głośno było na całym świecie. Wiemy, że papież Franciszek podczas 30 kilku swoich pielgrzymek nie wybrał jako miejsce swojego pobytu ani razu Argentyny. Co więcej, w wywiadzie sprzed 2 tygodni zapowiedział, że już do Argentyny nie wróci. Nawet wtedy, kiedy abdykuje, to zostanie i umrze w Rzymie. Co to może znaczyć? Dlaczego papież przez 8 lat nie zdecydował się odwiedzić swojej ojczyzny, która przeszła w tym czasie no, bardzo dużą metamorfozę, jak wiemy? Już odpowiem na to pytanie, ale jeszcze tylko taka drobna uwaga do tego ultramontanizmu i do tego, o czym tutaj żeśmy mówili. Znaczy, oczywiście ja wiem, że różnym pojęciom można dawać różne znaczenie i czasem tak się dzieje, ale wydaje mi się, szczerze mówiąc, że twierdzenie, że skończył się, jeśli przez ultramontanizm rozumiemy stanowisko, że papież ma zawsze rację, bo do tego to się tak naprawdę sprowadzało, to znaczy, że krótko mówiąc, to jest instancją, która jest nie tylko nieomylna, tak jak to wierzą katolicy wtedy, kiedy uroczyście ogłasza dogmat wiary bądź prawo moralne, a to jest to prawo, które przysługuje papieżowi zgodnie z dekretem Pastor Eternus Soboru Watykańskiego I, tylko po prostu jest nieomylny na zasadzie takiej, że czego nie powie, czego nie zrobi, to jest zawsze słuszne. No to jeśli takie stanowisko uznajemy za stanowisko ultramontańskie, a historycznie tak to można by było rozumieć, no to twierdzenie, że mamy do końca z tym stanowiskiem, wydaje mi się, szczerze mówiąc, dosyć absurdalne, no bo mamy dokładnie odwrotną sytuację, mamy do czynienia z absolutnym przerostem osobistej władzy i osobistych działań no, papieża jako biskupa Rzymu w stosunku do wszystkich innych instancji kościelnych, i biskupów, i kardynałów. Tutaj myślę, że Grzegorz Górny też ma oczywiście rację z tym osłabieniem kolegium kardynalskiego. To pewnie się bierze stąd, że kiedy papież Franciszek opublikował Amoris Laetitia i pojawiły się dubia podpisane przez 4 kardynałów, zapewne mające za sobą również poparcie innych kardynałów, to papież Franciszek uznał, dokładnie tak jak każdy inny polityk, stąd mówię o tym rysie peronowskim, no, że nie będzie się narażał na krytykę i na debatę z tą częścią to kolegium kardynalskiego, któremu się to nie podoba, po prostu ich nie zwołuje i tyle, omijając bardzo istotny organ działania Kościoła. Natomiast co do tej wizyty w Argentynie, to jest bardzo ciekawe. To znaczy, to jest pytanie, które sobie zadaję, bo ja przeczytałem kilka co najmniej książek, a może już nawet kilkanaście
różnych biografów papieża Franciszka, zarówno tych bardzo mu niesprzyjających, jak Marco Antonio Colonna, to jest pseudonim Henry Sira, czy Saira właściwie, który napisał tę książkę Papież Dyktator, no ale też również innych krytyków, ale też przeczytałem dwóch jego wielkich zwolenników, czyli Andreasa Englisza, to jest niemiecki publicysta, który pisze o tym, że jest straszliwy spisek przeciwko papieżowi Franciszkowi, ukruty przez siły konserwatywno-prawicowe, które go zwalczają, i dwóch innych również biografów, którzy bardzo są życzliwi wobec obecnego pontyfikatu, twierdzą, że to jest właściwie ten najlepszy sposób mówienia o Kościele, i szczerze mówiąc, żaden z nich, ani z tych krytyków, ani z tych zwolenników, do końca nie był w stanie wyjaśnić, jak to się dzieje, że papież Franciszek cierpi na tak daleko posuniętą animozję, na samą myśl przyjazdu do Argentyny, czyli państwa przecież, w którym się wychował, gdzie jego rodzice przybyli wprawdzie z Włoch pod koniec XIX wieku, no ale jednak te poprzednie pokolenie, jeszcze poprzednie już było, pracowało i działało w Argentynie, prawda, no z niego, stąd się przecież papież Franciszek wywodzi. Bardzo to jest dziwne, trudne w zasadzie do zrozumienia i sam chętnie bym, no bo jak mówię, ja mówię różne tam teorie, na przykład teoria jest taka, że papież, to jest teoria krytyków, że pozostawił po sobie spaloną ziemię tak naprawdę, że w czasie, kiedy był arcybiskupem Buenos Aires i kardynałem, tak naprawdę prowadził politykę oddawania lewicy panującej tam wtedy coraz więcej połaci władzy i tak naprawdę okazał się skrajnie nieskuteczny. Są tacy, którzy sądzą, że możliwe są jakieś, nie wiem, wyjście na jaw jakichś skandali z czasów, kiedy właśnie zarządzał kościołem argentyńskim. No, ci pozytywnie nastawieni mówią, że w zasadzie nie wiem co mówią, pomijają ten temat i bardzo trudno rzetelnie i tak zgodnie z prawdą odpowiedzieć. To jest bardzo dziwne, no to, że papież Jan Paweł II przyjeżdżał do Polski, uważaliśmy, że to jest coś naturalnego właściwie, prawda? Znaczy, i zawsze się cieszył, i Polacy się cieszyli, no to była taka naturalna sprawa. To, że Benedykt XVI właśnie pojawił się w Niemczech, odwiedził przecież Monachium, odwiedził Bawarię, no też rzecz naturalna, no papież, jak każdy człowiek, ma też w sobie przecież, czy powinien przynajmniej mieć w sobie uczucia patriotyczne w związku z ojczyzną, tej bliskości. Może to jest ten klucz, może to jest ta odpowiedź, że w przypadku papieża Franciszka on tak głęboko czy tak daleko się zuniwersalizował, jeśli można powiedzieć, że nie chce przyjeżdżać do Argentyny, bo uważa, że gdyby przyjechał, to jest czysta spekulacja, co teraz powiem. Tu się zastrzegam, absolutna spekulacja, nie poparta na niczym, wyłącznie wzięta z obserwacji świata, nie mająca żadnych podstaw. Może dlatego, że jednym z ważnych, czy najważniejszych rysów jego, nie wiem, pontyfikatu jest dążenie do otwarcia wszystkich możliwych granic i tak naprawdę zniesienia czy ograniczenia tego uczucia patriotyczno-narodowego, jeśli tak można powiedzieć, i stąd nie chce wracać do Argentyny, czy nie chce przyjeżdżać do Argentyny, żeby tego elementu swojego związku z krajem, z ojczyzną nie podkreślać, nie pokazywać. No, jeśli to jest prawda, mówię, z dużym zastrzeżeniem to mówię, no pokazywałoby to dodatkowy ten dziwny rys tego pontyfikatu, no bo jeśli Kościół na czymś się opierał, to właśnie zawsze na jednak przywiązaniu do tradycji, dziedzictwa, przekazu pokoleniowego, tego zaufania do pokoleń, które były przed nami, przekonania o tym, że to, co zostało nam przekazane, trzeba też przechować i przekazać następnym pokoleniom. Bardzo dziwne. Dziwne rzeczywiście. Na to pytanie być może odpowiedź zna wyłącznie papież Franciszek. Kto wie, może ktoś wśród licznych dziennikarzy, którzy docierają do niego z pytaniami w wywiadach, w końcu to pytanie zada. Mam wrażenie, że tego pytania rzeczywiście się bardzo unika. Drodzy panowie, bardzo dziękuję za dzisiejszy program Ja, Katolik Ekstra. Godzina naszego nagrania dobiegła końca, a dla wszystkich naszych widzów mam informację. Papież Franciszek i ten temat 8. rocznicy jego wyboru nie znika z naszego kanału na YouTubie. Otóż w czwartek, 11 marca, już w programie Ja Katolik, tym, w którym występuję sam, o godzinie 20 live spotkam się z Państwem, z Państwa komentarzami. Przysyłajcie Państwo swoje uwagi, komentarze, pomysły, również na odpowiedź na to pytanie o wizytę w Argentynie, ewentualną wizytę w Argentynie papieża Franciszka. Wszystkie te komentarze będziemy czytać i starać się odpowiadać na nie właśnie o 20 godzinie w czwartek, 11 marca w programie Ja Katolik Live.
Naszymi gośćmi w programie Katolik Ekstra byli Grzegorz Górny z Tygodnika Sieci. Dziękuję, panie Grzegorzu. I Paweł Lisicki, redaktor naczelny do Rzeczy. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. A państwa proszę raz jeszcze o to, aby wspierać portal pch24.pl, bo takie rozmowy jak ta powstają w polskim internecie wyłącznie u nas i wyłącznie dzięki państwu.